Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Neuroflików w Waszym ulubionym podcaście i witamy się z Wami, Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka. Ja dokładnie, cześć. I ja, Maciek Duczyński. I dzisiaj pogadamy sobie o takim bardzo fajnym temacie, jakim są emocje. Wszyscy uwielbiają temat emocji. Ale z perspektywy ciała. Tak, z perspektywy ciała. Chcemy trochę. Ziomkami od ciała. Głównie. No tak. Nie, tak się śmieję z tego, bo to... bo generalnie jakby pracujemy do nas ludzie z ciałem, z przez ciało. Z ciałem. Tak. Oczywiście temat jest często bardziej skomplikowany niż myślą, bo to nie jest tylko ciało, bo to obejmuje też psychikę, mental, układ nerwowy, a może nawet więcej, Kto wie? Zadam ci ostatnie pytanie, nie wiem, czy pamiętasz w samochodzie takie, wiesz, szybko, Maciek... O umysłu, tak, czym się różni. Czym się różni mózg od umysłu? I ty powiedziałaś odpowiedź, ona była fajna, ja się z nią zgadzam, ale bym dorzucił jeszcze pewnie coś, bo zadam takie pytanie. To też jest pytanie dla was, bo na przykład myślę, że dużo osób nie myślało o tym. Bo my tak, wiesz, tak, mózg to wiadomo, tak? Narząd, komputer można powiedzieć, zarządzający ciałem. Czyli hardware. Procesor z dyskiem twardym i kartą graficzną. Znaczy, to jest trochę hardware, ale też trochę software, bym powiedział. No trochę tak. Także... Znaczy, no nie wiem. Jak dla mnie to jest taki bardziej trochę, bardziej hardware, no bo wiemy, że mózg jako całość, no to zarządza na pewno naszym planowaniem, naszym zachowaniem, naszymi emocjami, tym, co czujemy, jak co widzimy, jak interpretujemy rzeczywistość i tak dalej. No ale z drugiej strony... Coś innego zarządza mózgiem. Tam pewnie też zarządza mózgiem. Nawet na przykład trudno jest dokładnie powiedzieć, gdzie znajdują się nasze myśli, nie? Ale chodzi ci o takie myśli, czy o wspomnienia? A nawet wspomnienia. Bo jest dużo łatwiej określić, co bierze udział w formowaniu wspomnień, ale co dokładnie... Nie wiadomo, gdzie jest baza danych. W którym dokładnie miejscu w moim mózgu jest moje wspomnienie, na przykład dzieciństwa. Tak. Jak wracałem ze szkoły i później poszedłem jeszcze do Biedronki, a później poszedłem do domu. No i widzisz, i to jest w ogóle śmieszne, bo się okazuje, że my dalej mało wiemy, no nie? To jest... O funkcjonowaniu, wiesz, mówimy dużo rzeczy, że tam 85 miliardów neuronów i każdy z nich 10 tysięcy po prostu połączeń z innymi neuronami i dalej bida. Dalej bida. Bo może w kategoriach ten umysł nam się przyda w kontekście emocji też trochę, tak sobie myślę. Ja na przykład spotkałem się, bo ostatnio, zaraz jestem, wiecie, tutaj... Ostatnio szukam odpowiedzi na swoje różne pytania w takich niestandardowych miejscach. Bardziej bym powiedział takiej medycynie konwencjonalnej, nazwijmy to. To się nazywa fachowa medycyna wibracyjna. Ciekawe tam jest. Znaczy mi się kojarzy z tymi takimi śpiworami, do których się wchodzi i tam pompują powietrze do środka. Co ci się kojarzy z śpiworami? No, medycyna wibracyjna. Tam to akurat taka bardziej ciśnieniowa, ale jakby to był jeszcze taki wibracyjny masażer, taka mata wibracyjna, to z tym by mi się kojarzyło. Kiedyś koleś przyjechał, słuchaj, do mnie z takim platformą wibracyjną, którą jakoś tam super częstotliwość ziemi wibrowała i ona po prostu jakby leczyła wszystko. Stały się ona tam, wiesz, trzęsła się. I oni mieli jakąś opatentowaną tą częstotliwość. Nikt nie mógł tej czegoś robić. Pewnie powiesz. Wiesz, o co chodzi. No, dokładnie. Tak. I po prostu ona kosztowała też krocie. Się trzęsła, nawet nie było, wiesz, jakby więcej częstotliwości, mniej częstotliwości, tylko jedna stała. Tak. I ona była mega drogi. Kilka koła to kosztowało. Taka platforma. Znasz kogoś, kogo to wyleczyło? Nie znam nikogo, kto by nawet to miał, no nie? Nie, a może dlatego, że jest drogie. A może dlatego, że się ludzie nie chwalą tym. Mówią tylko tak. My w domu. Tylko w tym domu będą zdrowi ludzie. Pewnie Big Pharma nie chce, żeby ludzie to mieli. A tak. No dobra. No wiesz, co z tobą, to jest zabawne, ale to jest smutne. Słuchajcie, jedną taką rzecz, która ruszyła mnie ostatnio. Naprawdę wzruszyła moje serduszko. Dobry wstęp do emocji też. Ruszyła moje serduszko. Przyszła do mnie w ogóle pani, bardzo miła, sympatyczna. Farmaceutka, która zmienia specjalizację teraz. Trochę chce iść w ziołolecznictwo, trochę chce iść w taką terapię manualną, jakby pracę rękoma.
bo powiedzieć, pyta się, dlaczego chce to zmienić. Ona powiedziała, że już nie chce zabijać ludzi. O, mocne. Mocne to było. To było mocne i pytam się w ogóle, o co chodzi i tak dalej. No i ona mówi, że po prostu no, przychodzi pani ich z jednym objawem, ona chodzi do apteki, chodzi, ona oczywiście daje leki i na przykład obserwuje tych pacjentów, pracowała na różnych osiedlach i oni na przykład za rok albo dwa mają 5 objawów. No... No tak. Smutne, no to było trochę. Znaczy, jest to taka ciekawa refleksja, nie? Bo jakby też nie chciałbym, żeby z tego wybrzmiało, że jesteśmy jakimiś przeciwnikami farmakoterapii, w ogóle medycyny konwencjonalnej. Nie, absolutnie nie, więc myślę, że leki po prostu mają swoje miejsce gdzieś tam w leczeniu ludzi. Gdzieś nawet często, przeciwbólowe. Moim zdaniem oczywiście, że super, tak. Czy przeciwbólowe, przeciwzapalne. Tak. Antypsychotyczne. Cała masa jest to po prostu leków, które są bardzo potrzebne i bardzo dobrze, że one są, bo wielu naszych pacjentów by sobie po prostu bez tego nie radziło zbyt dobrze. Myślę, że często nasza terapia też nie byłaby tak skuteczna, gdyby te leki gdzieś tam też były, więc one mają swoje miejsce, więc tak się akurat tak śmiałem trochę z tej Big Pharmy. Aczkolwiek oczywiście też zgadzam się z tym, że jako społeczeństwo bierzemy dużo leków, na pewno dużo, za dużo leków i że... No dałoby się w wielu przypadkach zrobić to po prostu lepiej. Tak, bo to jest prosty temat, leki przeciwbólowe. One działają, nie boli cię. Czasem ból może być paraliżujący, może być ogranicznikiem, że ty nie możesz nic zrobić, tak? Mhm. I no to jednocześnie wiemy, że ruch jest dobry, terapia byłaby fajna, ale jednocześnie tak cię boli, że nie możesz nawet iść do tego terapeuty, więc wzięcie leków przeciwbólowych przed, znaczy może nie bezpośrednio przed terapią, chociaż bez przetrapu też spoko, tylko trzeba fajnie o tym powiedzieć, wtedy mniejszy bodziec zastosujemy. I to może być fajny wspomagacz trochę, no ale w pewnym momencie trzeba byłoby te leki odstawić i jednocześnie pomyśleć o czymś, co rzeczywiście może realnie pomóc, bo leki przykrywają problem, jeśli chodzi o na przykład leki przeciwbólowe bardzo często. No tak, plus mają swoje, powiedzmy, gdzieś tam działania niepożądane, często gdzieś wchodzą w interakcje z innymi lekami. No jako, że leki... No działają przede wszystkim na poziomie naszej fizjologii, czyli coś pobudzają, coś hamują. No to jest praktycznie zawsze coś kosztem czegoś. Mhm. Nie? Czyli jak tam na przykład hamują wydzielanie kwasu solnego, no to będzie to miało jakąś swoją konsekwencję w postaci na przykład większego ryzyka zakażenia czymś. Ostatnio dużo jest i o tak jest kółko. Inhibitorach pompy protonowej. Tak, młody temat się zrobił. Bardzo. No. Bardzo. No i jako, że ja jestem jakiś bardzo mocno tym tematem zainteresowany, no bo też mam pacjentów, jakoś tak się złożyło, że głównie z refluksem żołądkowo-przełykowym, więc oni tych inhibitorów biorą bardzo długo, często dużo, za długo, za dużo. No i po prostu często się to kończy tym, że po miesiącach czy latach stosowania no mają po prostu później problem jeszcze na przykład właśnie z Helicobacter pylori, takim trudnym w leczeniu. No więc wtedy to ja przynajmniej z tego co zauważyłem, jak pacjent ma takie mocne zakażenie, no to moja terapia jest w sumie do niczego. Więc oczywiście odsyłam pacjenta do lekarza, który no zrobi tutaj takie leczenie już jak trzeba. Nie? Tak, więc jakby na wszystko jest miejsce i czas. I ja nie wiem, dlaczego był ten wywód o farmakologii teraz. Bo się zaśmiałem z Big Pharmy niepotrzebnie. Aha, nie, znaczy to... No to ja zaczęliśmy w ogóle od medycyny wibracyjnej. Medycyny wibracyjna, tak. I tam, słuchaj, jakby było fajne takie porównanie. No bo oczywiście tam, wiesz, medycyna wibracyjna, tak, ciało ważne, emocje ważne, mental ważny, łuk energetyczny ważny, opisuje, jak to w ogóle wygląda. I tam było, że mózg rządza ciałem. Ja mówię, okej, spoko, ma to sens. A umysł zarządza systemem energetycznym. Mówię, ciekawe, no nie? I że tam są przechowane na przykład, wiesz, różne emocje i tak dalej właśnie w tym systemie energetycznym. Co być może jakkolwiek by tłumaczyło to, że na przykład nie ma ich w mózgu. Znaczy tak. Mi się wydaje, że jest to znowu pewnego rodzaju takie uproszczenie i raczej taki model myślenia, bo no jest bardzo... duża szansa na to, że ten umysł to jednak się w tej głowie znajduje, albo może inaczej, nawet nie tylko w mózgu, ale być może nawet w ogóle gdzieś tam w naszym ciele, no bo wiemy, że mamy ten nasz na przykład mózg trzewny, enteryczny i że mamy różne odczucia takie brzuszne, no to wiesz, to już jakby świadczy o tym i w dodatku ten układ enteryczny jest w dużej mierze samodzielny, autonomiczny i on może działać niezależnie od naszego mózgu, nawet jeśli jest przecięte połączenie między nimi. I to też, to nie jest w ogóle żadne nowe odkrycie, to wiemy 100 lat z hakiem, nie? Że tak jest.
Więc być może za te nasze na przykład emocje i za ten nasz stan takiego, czy może w ogóle za nasz umysł odpowiada coś więcej niż sam mózg. Może nawet to, że my nie jesteśmy w 100% tylko ludźmi, tylko to, że przynajmniej połowa naszych komórek to są też chociażby bakterie. Myślę, że proszę coś o reptylianach. Nie jesteśmy tylko ludźmi. Ja mówię, nie mów tego. Nie mów tego. Nie, no tak. Chodziło mi o bakterie. Tak, szacuje się, że między 50%, a nawet 90% naszych komórek to są bakterie. Więc jesteśmy bardziej bakteriami niż ludźmi. Więc być może one też po prostu, znaczy to na pewno wiemy, że one wpływają na przykład na nasz decyzje stan emocjonalny i na nasze decyzje. Tak. To, że kupujesz na przykład pączka, to jest twoja decyzja. Nie, też, no właśnie. Jesteś organem wykonawczym bakterii. Często tak. Więc, no więc myślę, że to też można po części włożyć, że to jest trochę nasz umysł. Nasz behawioryzm. Mówisz o tym, że masz, wiesz, świadomie ileś tam procent w ciągu dnia funkcjonujesz. Na przykład, nie? Od 1 do 5, no nie? Mhm. I 95 bakterii. Czyli to, wiesz, tak. Czyli bakterie są twoją podświadomością. No. I teraz nie wiadomo, co one mają na myśli. Bo takie, wiesz, Maciek zjedz pączka, zjedz kepsa, wisy zjadł. To jest, wiesz, takie myślisz, okej, okay, to jest jasne, wiadomo, chciałyby jakieś pożywienie do światła jelit, spoko. Ale może bakterie ci podpowiadają tak, Maciek, został. To na pewno. To jest mega dobre. Tak? To się okazuje, że tak. W ogóle to będzie bardzo mało... Bakterii. Bardzo mało romantyczne, ale to, że ludzie się w ogóle całują, jak się poznają, to głównie dlatego, żeby w ogóle nasze bakterie się mogły ze sobą poznać i żebyśmy rozpoznali, czy to jest w ogóle właściwy partner. Ja myślę, że to jest jeden z elementów, bym się nie spłycał w ogóle, wiesz, jakbyś tak uniesie miłosny po prostu do zachowań bakterii. Nie, no wiadomo, że nie tylko i wyłącznie, po prostu taki mało romantyczny fakt. Znaczy, wiesz, jednocześnie możemy też powiedzieć, że jak patrzysz kobietę, na przykład mówię z swojej perspektywy, tak widzisz kobietę, okrągłość i tak dalej, to oceniasz jej miednicy, czy ona będzie po prostu dobry kontakt po narodzenie dzieci od razu. Mimo tego, że nie wiem, nie chcesz mieć dzieci jeszcze przykładowo, ale już gdzieś tam takie pierwotne wzorce w tobie funkcjonują, więc no, jest tam trochę w nas, ale nie spływam tego wszystkiego po prostu aż tak bardzo. Nie. No, więc, Też nie o to chodzi. A może bakterie ci na przykład też mówią, Maciek, zostaw te notatki, zostaw ten pan, idź se na playce pograj. Nie wiadomo, nie? To zależy i teraz, od rodzaju bakterii. Tak. A mogłyby taki mówić, rzuć tą plejkę, idź poczytaj. A. Mamy takie mądre bakterie. Mam nadzieję, że będą kiedyś takie probiotyki. Więc tak, bo znowu się trochę rozkuśtaliśmy. Ale tak, na pewno są w ciele. Być może nie tylko w mózgu. Dużo za tym przemawia, że tak jest. Myślę, że tak. Ja może powiem z perspektywy swojej praktyki, która zaczęła się lat temu dobry kilka, gdzie zauważyłem, niechcący, nieświadomie, w ogóle o tym nie wiedziałem, nie czytałem. Byłem po prostu super zielony na ten temat i po prostu moi pacjenci przy takiej pracy, nazwijmy to mechanicznej, aktywowały się jakieś dziwne zachowania. Wybuch śmiechu, wybuch płaczu, wybuch czegokolwiek i... Petardy za oknem. Tak. I jakby nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Oni też nie wiedzieli, dlaczego tak jest. Okazuje się, że na przykład takie same doświadczenia mają osoby, które na przykład, nie wiem, ćwiczysz pilates, jogę, cokolwiek i zaktywowałeś jakiś obszar w ciele i to samo. Przypomniało ci się coś, jakieś zdarzenie konkretne, nie wiem, z dzieciństwa, jakaś sytuacja stresowa, a może nawet sytuacja fajna, chociaż te fajne raczej się nie zapisują jakoś na trwałe, niestety, więc raczej taka, powiedzmy, trochę mniej przyjemna. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, kompletnie nieświadomie i nieświadomie osoba, która na przykład mówi swojej perspektywy, terapeuty nie chciała tego, pacjent też tego nie chciał i to się wydarzyło. I się okazuje, że nasze ciało ma umiejętności przechowywania różnych stanów emocjonalnych i później na sposób aktywacji ich wyrzucenia tego. Dużo osób też zauważa na przykład, że jakieś czynniki stresowe, jakiś stres emocjonalny wpływa na to, że czują spięte różne obszary. Twarz bardzo często, żwacze, odcinek lędźwiowy, klatka piersi. W sumie mogliśmy każdą obszar ciała teraz wymienić, ale najczęściej to jest bardziej obszar tułowia, tak po linii centralnej bym powiedział, czyli brzuszek, tutaj dno miednicy. Bardzo dużo osób mówi,
tak, ci co teraz słuchają podcastu, widzą, pokazuje splot szewny. Tu dużo osób mówi, że ściska ich na przykład, wiesz, to kojarzy, to ty głównie żołądek pracujesz, więc ludzie ci mówią takie rzeczy fajne. Tak jest. Klatka piersiowa. Też się mówi często, wiesz, takie tematy typu pękło mi serce, kłucie w serce. Żółcie zalewa. Żółcie zalewa. Nie mogę tego przetrawić, wiesz, ścisnął mi żołądek i albo na przykład jakiś rodzaj stresu i okazuje się, że później wzmożona praca jelit, biegunka przy stresie, zaparcie, gula w gardle, o. Motylki w brzuchu. Motylki, dużo jest i to nam tłumaczy, że już od dawna, no bo to nie jest od, wiesz, od kilkudziesięciu lat, kiedy powiedzmy zainteresowanie psychosomatyką jest większe, to są rzeczy, które, zdania, które funkcjonują od dekad, nawet nie, może nawet więcej. To znaczy, że ludzie już dawno widzieli połączenie typu emocje, ciało. Albo ciało i emocje. No, na pewno setki lat to przynajmniej nie. No, nawet jak popatrzymy sobie na medycynę chińską, jaka tam jest duża zależność, nie? Między narządami wewnętrznymi a emocjami. W innych systemach, znaczy, no w ogóle w tych systemach Dalekiego Wschodu, to one są najbardziej popularne, więc jakieś na przykład w medycynie tybetańskiej też się o tym mówiło, ale z tego co kojarzę, to na przykład już starożytni Egipcjanie też na to zwracali dużą uwagę, nie? Tak, ale i tak mam tutaj taką notatkę sobie, który strzeliłem, bo to też na nić czwóreczce akurat ten wywód jest, gdzie na przykład termin somatyzacji wprowadzono w 1924 roku przez ucznia Freuda. Czyli jakby tak opisane zostało już, nazwijmy to fachowo, że te emocje rzeczywiście kumulują się w ciele. I dlaczego w ogóle o tym mówimy? No nie, bo nie jesteśmy psychoterapeutami, nie jesteśmy specjalistami od emocji, ale warto o tym wiedzieć, dlatego że po prostu takie rzeczy dzieją się w gabinecie. No, po prostu. Dokładnie, temat nas dotyczy. Bardzo. Zawsze. I teraz na przykład bardzo takim dobrze opisanym w sumie zjawiskiem, bo tutaj w ogóle tak chciałem też powiedzieć trochę o tym, dlaczego w ogóle tak jest i dlaczego nasz organizm czy nasze ciało może pamiętać różnego rodzaju emocje. Były takie teorie przez jakiś czas, oczywiście jak była ta wielka moda na powięź, że to powięź pamięta różne rzeczy. Prawdopodobnie nie, albo nic za tym nie przemawia. Później kilku autorów gdzieś tam próbowało się na to powoływać, co dokładnie w ciele mogłoby tam przechowywać te informacje, więc obwodowo niekoniecznie, albo przynajmniej nie mamy jakichś takich mocnych punktów zaczepienia, ale bardzo dobrym przykładem jest tutaj na przykład PTSD, nie? Gdzie pacjenci cierpiący na zespół stresu pourazowego zauważają to, że jeśli ciało znajdzie się na przykład w podobnym ułożeniu, a w takim samym ułożeniu, jak w momencie, kiedy doznali jakiejś traumy, to mają takie flashbacki, czyli po prostu czują się zmrożeni, dostają kołatania serca, mogą się czuć dosłownie tak, jakby byli w tamtej chwili, kiedy ta traumatyczna sytuacja miała miejsce, mimo tego, że na ten moment jakby nic się zupełnie takiego nie dzieje. Więc mózg może o tym pamiętać, a właściwie ta nasza środkowa część, układ limbiczny, tam są takie dwie struktury, które są z tym bardzo mocno związane, czyli ciało migdałowate, to jest ta część, i to właśnie chcę też nawiązać do tego, co mówiłeś, że zazwyczaj tych dobrych rzeczy tak nie pamiętamy, jak te złe, nie? No bo to znowu, z biologicznego punktu widzenia to jest ważne, że jak coś jest dla ciebie miłe po prostu, no to nie zagraża, jakby spoko, no miłe rzeczy jak ci się zdarzają, to jest fajnie, ale jakby to nie jest niebezpieczne. Gorzej jak są sytuacje, które mogą ci zagrażać, no to ty o nich to musisz bezwzględnie pamiętać. Więc ciało migdałowate ma za zadanie budować obraz i wiązać go z danym miejscem, kształtem, zapachem, jakby ze wszystkim tym, co kojarzyć się z niebezpieczeństwem. No i oczywiście alarmować cię w odpowiedni sposób, czyli właśnie gdzieś tam przez wyrzut adrenaliny, noradrenaliny,
zwiększenie właśnie, wiesz, pracy serca, no jakby całe to mocne pobudzenie współczulne, żebyś poradził sobie z ucieczką albo walką w momencie, kiedy jesteś w takiej sytuacji. Z tym, że no nie działa to w sposób idealny, bo wystarczy, że jesteś w bardzo podobnej sytuacji, no i właśnie w tym schorzeniu, w PTSD, to obserwujemy, że taki flashback się może pojawić. Więc w sytuacji, kiedy mamy na przykład takiego pacjenta, który cierpi na taki zespół stresu pourazowego na stole terapeutycznym i była na przykład taka sytuacja, że taki pacjent, nie wiem, był na przykład pogryziony przez jakieś zwierzę, albo na przykład był duszony, no to wtedy praca w okolicy, gdzie, no gdzie na przykład, nie wiem, możemy powiedzieć, że ktoś był duszony, tak? Mhm. Zaczynamy gdzieś pracować mocniej w okolicy szyi, wywołujemy jakąś kompresję i to może samo w sobie wywołać dla kogoś, no powiedzmy, tą reakcję zagrożenia. Więc taki pacjent może mieć taką bardzo mocną psychosomatyczną reakcję, czy właśnie kołatanie serca, płacz i dla nas to może być takie szokujące, że coś takiego się dzieje, no ale często akurat ci pacjenci z PTSD, no to oni wiedzą, że takie reakcje mają, zdają sobie sprawę dlaczego. Więc jest to jeden z takich modeli, który jakby to wyjaśnia, jak te emocje w ciele są, powiedzmy, przechowywane, więc to, że w ciele to jest pewnego rodzaju taka przenośnia, no bo one są w sumie w mózgu, no ale mózg będzie sczytywał te informacje na podstawie doznań na przykład z propriocepcji, z mechanoreceptorów. Czyli cały czas jakieś podrażnienia receptorowe w tym obszarze. Tak, wystarczy, że ten wzorzec będzie bardzo podobny. To może być też jakiś bodziec wizualny. Się okazuje, że nawet jeśli ktoś doznał jakiejś traumy w sytuacji, gdzie dookoła było, nie wiem, dużo koloru jakiegoś fioletowego na przykład, to jakby do nas przyszedł do gabinetu, gdzie będzie wszystko na fioletowo albo będzie dużo takich sytuacji, znaczy dużo, dużo tego koloru, to też już jego mózg może to powiązać, że to jest sytuacja zagrożenia. Mhm. Ja, więc jakby jest to taki jeden model, który to opisuje, no ale czasami są też pacjenci, którzy nie są świadomi tego. Nie? To po prostu obserwujemy to czasami, że takiego pacjenta, który ma taką mocną reakcję, no na przykład zaczyna nam na kozetce po prostu na przykład płakać albo jakoś tak histerycznie się śmiać, nie? I na przykład kiedy pytamy, czy to kojarzy się z jakąś konkretną sytuacją, to część pacjentów nie ma zielonego pojęcia, czemu tak się dzieje. I to jest po prostu już dużo trudniejsze do wyjaśnienia w taki sposób, powiedzmy, fizjologiczny. Oni mogą tego świadomie nie pamiętać, a taka sytuacja mogła się wydarzyć, gdyż mamy w organizmie dużo mechanizmów ochronnych. Czasami mamy właśnie jakąś dysocjację, wyparcie jakiejś sytuacji. Nie, więc w pewnym sensie też tak. Ale czy to są wszystkie mechanizmy? No to trudno powiedzieć. Nie? Tak, oczywiście my, znaczy temat, pomimo tego, że jest tam, powiedzmy, poruszany tak naukowo od około 100 lat, no to i tak jest, powiedzmy, jest z roku na rok. Może dlatego, że się trochę się tym tematem zacząłem interesować, a może po prostu dlatego, że rzeczywiście tych opracowań jest więcej, książek i ludzie też szukają trochę odpowiedzi na swoje zagadnienia, tak? Jakby, że na przykład różne formy terapii do tej pory nie były tak skuteczne, jakby chcieli, więc szukają odpowiedzi. I specjaliści też to robią, stąd tych książek jest dużo, bo na przykład jednym z takich popularniejszych twórców, jeśli chodzi o emocje ciała, jest Alexander Lowen. I tam dużo jest różnych wzorców opisanych, jak konkretne emocje wpływają na nasze ciało i później jak to ciało wpływa znowu na emocje. Bo się może okazać, że jeżeli konkretne emocje, nie wiem, wycofanie, jakby smutek, żal, powoduje choćby pewnego rodzaju protrakcję barków, pogłębienie wozy piersiowej, wypłaszczenie szyi i tak dalej, czyli powoduje jakieś tam, nazwijmy to garba, to się okazuje, że później, mając tą pozycję cały czas, ja odtwarzam znowu ten stan mentalny. A się okazuje, że wtedy po prostu to jest takie błędne koło, że na początku były emocje i w konsekwencji ciało zaczęło wyglądać tak, a nie inaczej, a później ciało wygląda tak, a nie inaczej, więc znowu jesteśmy w tej pętli cały czas. I w pewnym momencie ktoś musi być stop. I trzeba, może zrobić, podejrzewam, że to na dwa sposoby. Raz, uświadomić sobie te emocje, bo to jest ciekawe, jeżeli po prostu my zaczynamy sobie coś uświadamiać, bo z emocjami to jest tak, że one przez nasze ciało powinny przepłynąć. To jest kilka minut. Cyk, ale okazuje się, że jak my tkwimy w tej emocji, tam jeszcze dojeżdżamy się jeszcze bardziej i gdzieś tam zaczynamy to rozpamiętywać i rozkminiać i jest ci źle, więc spotyka się z ludźmi, którym też jest źle i tam wjeżdża jeszcze jakieś, jest mi źle, więc wjedzie w ogóle
spotkanie z kolegami, którym też jest źle i tam polejesz alkohol i w ogóle będziemy zajadali teraz to. I tak wszyscy narzekali, jak to jest w ogóle źle, to się okazuje, że zamiast to emocja po prostu przepłynąć, to ja po pierwsze nie wiem, dlaczego jest mi źle, bo nikt mi nie zadał tego pytania, dlaczego jest mi źle, co w ogóle we mnie siedzi. I jednocześnie to tak jest i ja tak się nakręcam i coraz bardziej, coraz więcej. Więc można jakby uświadomić sobie to, więc może sobie iść do specjalisty, który ze mną porozmawia, mówię teraz o psychoterapeucie, psychologu, uświadomimy sobie to, dostaniemy jakieś narzędzie do pracy z tymi emocjami, ale równie dobrze można zająć się ciałem. I się może też okazać, że to przerwie pewnego rodzaju pętlę zwrotną. No idealnie byłoby uderzyć w jedno i drugie. Czyli pracować z ciałem, raczej tak. Tak, i to często właśnie też, no jak pracuję na przykład z pacjentami, którym psychoterapeuci czasami mówią, że gdzieś ten proces się zatrzymał w pewnym momencie, gdzieś tam nie widzą postępu i to jest dobry moment, żeby skorzystać na przykład z pomocy fizjoterapeuty. I to jest dosyć częste zjawisko. Mam wrażenie, że chyba coraz częstsze. To też ciekawe, czy nasi słuchacze coś takiego zauważyli. Więc no i później właśnie co ciekawe, ci pacjenci po takiej pracy z ciałem, nawet jeśli się nie nastawiamy na pracę z emocjami poprzez ciało, tylko po prostu z ciałem ogólnie, powiedzmy z postawą, z miejscami, które tego pacjenta bolą, czasami z miejscami, które podlegają właśnie tej somatyzacji, tak? Czyli tak jak na przykład pacjenci z depresją najczęściej jednocześnie cierpią na ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Więc po pracy, która jest nacelowana na ten problem, często pacjenci zauważają, że wracają na psychoterapię i ona nagle idzie sobie gdzieś tam śmiało do przodu, nie? Tak, no to ja doświadczyłem wielokrotnie tego tematu w gabinecie. Powiedzmy, że nie sądzę, że się specjalizuję w tym temacie, ale coraz więcej pacjentów takich w gabinecie pojawia się, więc i całe grono z nich korzysta teraz z pomocy specjalistów psycho. I to rzeczywiście czasami mam taki pach do przodu konkretny, choćby nawet pracując manualnie z danym obszarem. I też często są różnego rodzaju fajne, no bo to dla mnie są normalne, jakby ktoś czasami to zobaczył, to może to wyglądać trochę niefajnie. Ale też czasami taka edukacja na przykład danego pacjenta, co się może wydarzyć, na przykład jak czasami samo ciało chce wyrzucić jakiś ładunek emocjonalny, to akurat jest całkiem ciekawe opisane przez, zawsze wiem nazwisko tego kolesia, o twórcy TRE. Niestety też nie pamiętam. Tak, jest taki miałem pan... kiedyś właśnie okazję u niego być na warsztatach. Nie pamiętam, bo to był kiedyś, no. To, tak, jeszcze to czas gabinetu na Żoliborzu chyba. A tak, jeszcze tak. Dawno temu książka napisała taką, coś tam uwolni tygrysa, żeby kojarzę? Nie, jeszcze nie, ale... Ale dobra. No dobra, nieważne. Trauma Risk Exercise, metoda, która opisuje po prostu kilka różnych zachowań, jak ludzie radzą sobie z nadmiernym stresem emocjonalnym albo nie radzą sobie. Czyli być może na swoim przykładzie to zważyliście to. Ja wam też podrzucę, bo jestem właścicielem psa. Koty chyba tak nie mają specjalnie, a może i mają. Nie wiem, jak jest u ciebie. Moje są tak rozpieszczone i rozbestwione. Nie spotkały ich stres jeszcze nigdy? Nie. Nie. Tak, a z psami... Czasami bym nawet chciał, bo są niezdyscyplinowane na maksa, ale po prostu ja jestem za miękki. O co chodzi? Chodzi o to, że jak mamy super stresową sytuację, to możemy zachować się w ten sposób, że zablokować swoje ciało i nie pozwoli tej emocji przepłynąć. Oczywiście mówię o jakiejś tam silnym sytuacji właśnie gniewu albo strachu, złości i nie zrobić nic, czyli jakby zamrozić to. A jednocześnie druga sytuacja, możemy po prostu poddać się temu, a jednocześnie nasze ciało będzie chciało się wytrząchać, wykrzyczeć, wypłakać i się okazuje, że jak my ciału nie dajemy możliwości zareagowania, to jest właśnie później dużo częściej choćby zespół stresu porozowego, o którym mówiłeś, jako skutek takiego magazynowania tego wszystkiego w sobie, a w drugiej sytuacji te konsekwencje są mniejsze. I czasami sytuacja jest taka, że stwarzając dobre warunki dla ciała, czyli jednocześnie pacjent podświadomy wie, że w tym gabinecie czuje się bezpiecznie, że ciało może to zrobić, czyli jakby świadomie bądź świadomie tworzymy takie warunki. Jednocześnie podejrzewam, że każdy chciałby mieć takie warunki, że pacjenci czują się dobrze i komfortowo w jego gabinecie, w jego towarzystwie. I czasami przy terapii może się okazać, że po prostu pacjent zacznie się trząść, to są tak zwane drżenia psychogenne. I wtedy uświadomienie pacjentowi, że to jest ok, że to jest w porządku, jak ktoś na przykład ma psa albo wychodzi z kotem na spacer. Jakbyś wychodził z kotem na spacer?
Na zewnątrz ma szaleczki, tak? I nigdy albo w plecaku, tak? Nie stresował się nigdy, że podbiegł inny pies, coś tam. Nie, właśnie te moje koty są takie trochę dziwne, w ogóle się nie boją. Mm-hmm. Tak czy inaczej, jakby mój piesek Soczy na przykład podchodzi do innego psa i się okazuje, że nie jest, jest spina. Wiesz, od razu uszy do tyłu, no to te psy później odchodzą, no i on na przykład strzypuje to z siebie od razu. Mm-hmm. A my nie strzypujemy z siebie tego od razu, jakby to nie brzmiało. Więc i to się okazuje, że rodzi to pewnego rodzaju problem, bo tego, te napięcia w ciele rosną i nie ma tego, nie ma takiej możliwości ujścia tego wszystkiego. I czasami jak niektórzy, być może macie jakieś swoje aktywności, swoje sposoby na to, żeby te emocje po prostu z ciała, oczywiście cudzysłów, z ciała wyrzucić. I to na pewno jest fajna profilaktyka, powiedzmy antystresowa. A dużo osób nie ma takich sytuacji i kumuluje to w ciele, kumuluje, jednocześnie one kiedyś jakoś wyjdą. Mhm. No, właściwie to ja miałem kiedyś taką swoją sytuację, nie? Że jakby już znając ten mechanizm, bo to już byłem i wiesz, no, zdawałem sobie sprawę z tego, że to, że my się możemy trochę wytrząść z niektórych problemów. I miałem pierwszy w życiu wypadek samochodowy. I on był taki, że mi się co prawda nic nie stało, ale poczułem, że po prostu cały się trzęsę ze zdenerwowania. No i już jakby wiedziałem o tym, że muszę sobie na to pozwolić. Najwyżej mnie trochę wytrzęsie i tyle. Więc ja po prostu tam wpadłem w takie całkiem konkretne drgawki. Akurat sprawca tego wypadku był przerażony, jak to zobaczył, bo myślał, że mi się coś stało. Ja mówię, ja go tylko uspokoiłem, że nic i żeby się nie przejmował. Ja. Więc oczywiście też... Tak. Spokojnie. Tak, więc też akurat przyjechało pogotowie. Mnie zobaczyli takiego trzęsącego się, więc mnie zapakowali do karetki. I no jak na badaniach się... Pojechałem na badania, okazało się, że w ogóle wszystko jest okej. Okay. Mi już tam w międzyczasie te trzęsienie się zeszło. I co też jest ciekawe, nie miałem w związku z tym żadnych jakichś takich konsekwencji lękowych w stosunku na przykład do prowadzenia samochodu. Pamiętam, że właściwie ja tylko jak wyszedłem ze szpitala. Ciebie chyba Volvo uderzyło, nie? Tak. Jak widzisz teraz Volvo XC90? Nie, w ogóle luz. Luz. Czy utracasz się? Nie. Jakby w ogóle spoko, bo tak nawet jak rozmawiałem trochę ze znajomymi, którzy mieli wypadki samochodowe, czy z pacjentami, no to mówią, że właśnie po wypadku to bali się prowadzić samochód. Nie. Większość z nich miała to coś takiego, że jako może czasami nawet jako pasażer się bali jeździć przez dłuższy czas. Ale to mieli wypadek jako pasażer? Różnie. Okay. To czy jako pasażer, czy jako kierowca, to po prostu bali się jeździć później samochodem przez jakiś czas. No oczywiście nie wszyscy, ale jakby ten odsetek był duży. Ja właściwie miałem tak, że wyszedłem ze szpitala i dostałem od razu tego samego dnia samochód zastępczy i sobie już po prostu jeździłem. Ale kluczowe jest to, że pozwolili sobie na to. Tak, jestem pewien, że... Nie pozwolili sobie na to, więc teoretycznie ten ładunek był cały czas i on jakby czasami to dzieje się później, to nie musi się wydarzyć od razu. Oczywiście najpierw by się wydarzyło gdzieś tam, powiedzmy, w krótkiej perspektywie czasu, ale później to się dzieje, na przykład jak ktoś, powiedzmy, weźmie jakieś, nie wiem, dużo jest alkoholu. Trochę tak świadomie się odetnie i się okazuje, że tam ciało wpada w drżenie, albo są takie stworzone idealne warunki do tego. Albo weźmie jakieś inne jeszcze substancje, które troszeczkę go odetną i się wtedy okazuje, że po prostu no, ciało gromadziło w sobie tego ładunku dużo i fajnie jakby to po prostu zeszło. Tak, ale dobrze myśleć. Dobrze pamiętać o tym. Dobrze pozwolić sobie, jak macie taką sytuację stresową, żeby się troszeczkę potrząść i to jest okej. Okay. Wykrzyczeć to, może wypłakać, bo czasami jest taki fajny ten płacz uwalniający. Bo czasami jest tak, że po prostu ten płacz nic nie da. Po prostu on jest taki, nie wiem, czuję się po prostu pokrzywdzony i po prostu mogę płakać cały dzień i to po prostu nic nie da. Czasami ten płacz jest fajny, uwalniający. Ale to mogą być różne zajęcia. Przecież niektórzy chodzą, wiedzą, że mają dużo stresu w ciągu dnia, w życiu, w pracy. I chodzą na jakieś zajęcia taneczne, jakieś takie zajęcia z elementem, myślę, że kluczowy jest element flow, żeby tam było, że tam nie to, że ja dźwigam duży ciężar nad głowę, bo wtedy nie mam możliwości jakby potrząść się trochę, tylko taki element jest takiego, wiecie, spontanicznego ruchu. Myślę, że spontaniczny ruch to jest kluczowy, żeby to zrobić. To może być jakieś takie, nie wiem, na worek uderzać trochę, taki trochę bez techniki. No właśnie dlatego myślę, że w tym celu, tak jak sobie zobaczymy, takie ćwiczenia, które nawet były gdzieś tam tworzone z myślą o takim
rozwoju emocjonalnym, albo tak jak nam się kojarzą, na przykład yoga, to w niej już dużo łatwiej jest sobie pozwolić na jakikolwiek flow. Nawet jeśli tam jest jakaś konkretna sekwencja następujących po sobie asan, no to ty i tak skupiasz się na swoim ciele, na tym, na ile możesz sobie pozwolić, na to, czy wejdziesz głębiej w pozycję, czy nie, czy nawet zrobisz cokolwiek innego, bo czasami też jak gdzieś tam ja przez jakiś czas chodziłem na jogę, to podkreślał to wielokrotnie gdzieś tam prowadzący, że jeśli poczujesz potrzebę zrobić inną asanę albo zmienić pozycję, położyć się, po prostu pooddychać, to że to jest jak najbardziej okej. I często ludzie z tego korzystali, ja też z tego korzystałem i nikt tego nigdy nie krytykował, więc to było po prostu takie, takie naturalne. Gdzie w trakcie dźwigania ciężarów właśnie jak gdzieś tam robisz rwanie i podrzut, to pozwolenie sobie na flow nie jest dobrym pomysłem. Tak, ale kurde, widzisz, jakby, co to jest taki element, jakby pozwolenie sobie na czucie, wiesz, dobrość dla siebie, taką współczucie trochę, empatię i czego ludzie w życiu sobie nie dają po prostu, takiej przestrzeni na bycie sobą, co na jodze na przykład miałeś, bo podejrzewam, że to też nie na każdej jodze jest, bo nie, znam takie... Bardzo jest różnie, tak. Na takie też chodzi. Niemieckie jogowe podejście, gdzie po prostu ma być taka, nie inaczej, ręka tam, a nie gdzieś indziej, a tutaj właśnie to, co powiedziałeś, było super, fajne. A więc tutaj też myślę, że warto było powiedzieć o czymś takim, bo ostatnio nawet czytaliśmy komentarz, wczoraj, pamiętasz? O kursie neurologicznej terapii. No. Czytałeś komentarz i tam było, że fajnie, czegoś tam było, coś nie było. I że emocje jakby nie dla mnie i tym się powinien zajmować psychoterapeuci. Ja się trochę zgadzam, trochę się nie zgadzam. No, też się trochę zgadzam, trochę nie. Tak, trochę fajnie, bo mają dużo wiedzy na temat, ale znowu mamy takie... chcielibyśmy odseparować jakby różne układy od siebie. Tak jak się dzieje aktualnie w medycynie, że tak sobie posegregowaliśmy i się zajmujemy na przykład, my tylko będziemy pracować z głową, a ty tylko ci z ciałem, a tu będzie ziomek od mięśni, a tam będzie ziomek od kości, a tam ziomek od pęcherza. A się okazuje, że kurde, jednak nie możemy tego zrobić. Nie da się tego zrobić. I tak na przykład jak rozumiem ten tekst, że owszem, że my się jakby nie powinniśmy wcielać w rolę psychoterapeuty. O, to 100%. Ja też uważam, że jak najbardziej nie powinniśmy, bo to jest specjalista, który się zna na swojej robocie, my się znamy na swojej, ale z drugiej strony no to jak mamy takie sytuacje, tak jak mówiliśmy na przykład dzisiaj, że dochodzi do jakiejś takiej gwałtownej reakcji emocjonalnej, no to po pierwsze, musimy być na to w ogóle przygotowani, że coś takiego może wystąpić, no bo pracujemy z żywymi ludźmi, a nie po prostu z kośćmi i ścięgnami, tak? No więc to jakby samo w sobie powinno spowodować, że my no, jesteśmy na to przygotowani. Jako, że to są faktycznie ludzie ze swoimi emocjami i jakby z całym, no przychodzą ze wszystkim, co mają tak naprawdę do nas, do gabinetu, no to też powinniśmy trochę umieć, powiedzmy, i w komunikację, i w jakąś empatię, w zrozumienie niektórych tych wzorców i procesów, dlaczego jest tak, że ktoś może odczuwać ból, mimo tego, że nie ma tam strukturalnej, powiedzmy, jakiejś przyczyny, tak? Wiemy, że emocje mogą nasilać pojawianie się gdzieś tam bólu. Więc myślę, że to są raz, że narzędzia diagnostyczne, a dwa, że często bardzo fajne narzędzia do pracy, na przykład równolegle z psychoterapeutą, gdzie nie musimy wcale udawać, że nimi jesteśmy, no bo nie jesteśmy. Tak, 100%. Tak. Znaczy ja też uważam, że czasami po prostu mogą być temat psychosomatyki, gdzie bezwzględnie jest potrzebny psychoterapeuta, a czasami uważam, że można się bez niego obyć. I są tematy po prostu, które bardzo fajnie idą w takiej pracy i często pacjenci jakby pytają się mnie, czy według nich to jest na psychoterapię dobre i czasami mówię, że no, ja nie sugeruję, tylko bardziej mówię w kategoriach, że będąc na ich miejscu, to bym chyba poszedł, to będzie dobre. Czasami się zdarza powiedzieć, że jakby ktoś miał wybierać pójście do mnie albo gdzieś, to ewentualnie psychoterapia jest lepszym pomysłem, a czasami jest tak, że okej, spróbujmy, bo jest duża szansa, że po prostu bez nam pójdzie dobrze i po prostu w trakcie oceny można wywnioskować, jakby zawsze możesz na terapię. To nie jest jakby problem, że jak powiemy teraz, że nie idziemy, to przepadnie nam to i po prostu już nigdy nie będę mógł pójść, bo
Więc zawsze można iść. Oczywiście są takie sytuacje, że pewnie i psychoterapeuta to byłoby za mało. Może a tak. Psychiatra byłby idealną osobą. A to na pewno. Więc są i takie sytuacje. Tak, natomiast większość osób, z którymi pracuję, to są w trakcie leczenia i psychoterapeutycznego, i nawet psychiatrycznego. Mhm. I tutaj jest to super element łączący to wszystko. I no jest tam jakby całkiem spora przestrzeń do pomocy ludziom znowu. Jakby, bo docelowo widzę, że nasz każdy nowy podcast będzie się kończył tym zdaniem. No bo docelowo o to chodzi, no nie? Docelowo tak. O to chodzi. I oczywiście może się okazać tak, że na przykład ja się też zgadzam z tym komentarzem, że na przykład, że to nie dla kogoś. Jednocześnie fajnie wiedzieć, że po prostu tak można pracować. Mhm. Bo na przykład, pomimo tego, że na przykład na kursie mamy podejście bardziej strukturalne, bardziej wisceralne, bardziej psychosomatyczne, różne tam się przewijają, bardziej sensomotoryczne, no to się potem można skoncentrować na czymś, no nie? Na przykład na wisceralnym, a jednocześnie nadmiar pacjentów oddawać komuś, kto pracuje psychosomatycznie, a innemu terapeucie komuś, kto pracuje bardziej strukturalnie. Tak, dokładnie. Nie każdy się czuje dobrze we wszystkich tematach tak komfortowo i płynnie. Więc ja tutaj też się jak najbardziej sam pod tym podpisuję. Ale uważam, że te umiejętności diagnostyczne i właśnie łączenia tych kropek są o tyle fajne, że pozwalają nam nie przegapić czegoś. Mhm. Czy jak mamy takiego pacjenta, to przynajmniej nawet jak ja nie chcę pracować z czymś, to przynajmniej mając wiedzę na ten temat, mogę zauważyć, że on tego potrzebuje. Mhm. Bo jak nie mam ani wiedzy, ani umiejętności, ani w ogóle zielonego pojęcia na dany moment, no to może się to kończyć tym, że taki pacjent, który potrzebowałby pomocy, albo kogoś, kto zajmuje się bardziej psychosomatyką, albo na przykład pomocy psychiatry, to nigdy tam nie trafi, bo nigdy tego od nas nie usłyszy. Tak. Natomiast wiesz co, jedna rzecz, która jeszcze mi się nie podoba, jeśli chodzi o temat psychosomatyki i tam emocji w ciele, to jest coś takiego, że wielu terapeutów na przykład, jakim już nie idzie praca, przykładowo ma ktoś problem z biodrem, robił biodro, robił lędźwie, robił brzuszek, nie idzie, psycholog. Tak. No i czasami może tak być. Ale czasami często jest tak, że nie w ogóle. Znaczy byłoby bardzo miło, gdyby to było poparte czymś. Tak. Nie czymś takim, że nie udało mi się pomóc pacjentowi, więc psycholog, tylko raczej są objawy, które wskazują na to, że to miałoby sens. Tak. I wtedy tak. Są też jakby powiedzmy, że pewnego rodzaju testy, które nawet sami używamy, które mogą nam zasugerować, że to jest dobre rozwiązanie. A nawet później ewentualnie terapia, która może być formą diagnostyki nawet i zobaczyć, czy po prostu w ramach mojego spotkania godzinnego z pacjentem na przykład pójdzie to do przodu. Bo jak będziemy pracowali w kontekście stresu emocjonalnego, emocji i radzenia sobie z tym, w kontekście ciała, to się może okazać, że kurde, kogoś nie boli biodro. Docelowo o to chodzi, tak? Bo sytuacja jest taka, jak śmialiśmy się wcześniej z jakimi tematami emocjonalnymi przychodzą z pacjenci i że one są często powtarzalne, bo jednak my pracujemy z ciałem. Więc sytuacja jest taka, że są konkretne emocje, które się, można powiedzieć, że somatyzują w konkretne obszary. W jakichś wzorcach albo... obszary, konkretne wzorce, więc ten schemat, do którego przychodzą z pacjenci, jest taki dość mocno powtarzalny. Na przykład dużo częściej przychodzą z tematami, powiedzmy, dna miednicy i dysfunkcji w obszarze miednicy na przykład niż nadgarstków. Tak. Bo to trochę inne tematy. Emocjonalne, to się okazuje często, że ci pacjenci mają dość podobne objawy trafiające do nas. Natomiast fajnie byłoby, zagubiłem się w ogóle w tym swoim wypowiedzi inteligentnej. Za dużo naraz, Patryk, za dużo naraz chcesz powiedzieć. Ale to jest też to, co mnie gubi w mówieniu szybko. Ja za dużo chcę powiedzieć. Ja też się zastanawiałem, do czego to zmierza. To było bardzo ciekawe. Tak, nie dowiemy się. Bo nie dowiecie się dzisiaj do tego po prostu. Tak czy inaczej, nie negujmy tego tematu. I na przykład, wracając do tego komentarza ślinnego, który czytaliśmy, to fajnie jakby na przykład była taka sytuacja, że jeżeli mi coś nie idzie, nie czuję, to ja się tym nie powinien zajmować, a nie moja branża. Bo wiesz, ja tego nie czuję, więc zrobić nie powinien tego robić. Bo czasami tak my sprowadzamy to do siebie za płytko trochę. Ja na przykład niespecjalnie dobrze czuję się w protetyce i w amputacjach.
Nie jesteś protetykiem, ani nie chirurgiem nie jesteś. Ale nie, chodzi o to, że na przykład z pacjentami po amputacjach. Okej. Okay. O to ja bardzo... W ogóle nie. W sensie jakby... Nie wiem, mało tego, nigdy się tym nie zajmowałem. Też proces myślałbym musiałby się wydarzyć, aczkolwiek wiesz co, ból fantomowy mnie trochę interesuje. Ból fantomowy, tak. Ból fantomowy mnie trochę interesuje. A to już tym mi się zdarzało zajmować. Bardzo, bardzo mało. Dużo mniej niż bym chciał. Ból to mnie interesuje. Interesuje mnie jeszcze ból związany z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Jest bardzo ciekawym tematem. To jest fajne. Tam jest duża komponenta emocjonalna. Bardzo. To jest fajne. Też. Akurat. Aczkolwiek na razie nie mam specjalnie dużych sukcesów, bo tych pacjentów dosłownie było kilku po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i mam 50-50 no, póki co. Więc jak rzut monetą, się nie ma co chwalić jakimiś efektami specjalnie, ale jest to fajne. Natomiast z takich ciekawości są konkretne też moim zdaniem jednostki chorobowe i tematy, które mają dużo w sobie właśnie tej komponenty psychosomatycznej, tej komponenty emocjonalnej. Na przykład wydaje mi się, że urogenekologia jest bardzo potężną działką, gdzie to jest. Na pewno. I trochę smutno mi jest, jak są osoby, które zajmują się urogenekologią i nie uwzględniają tej komponenty. To trochę smutno mi jest, bo wtedy ginekolog nie uwzględnia, terapeuta urogenekologiczny nie uwzględnia, więc ta terapia się strasznie wydłuża, niestety. I tym osobom można by było pomóc szybciej. Więc to się kończy na pomaganiu ludziom. To jest motyw przewodni. Ja czuję, to jest motyw przewodni neurotyków nowego sezonu, który będzie trwał do końca świata. Psychourogynekologia. Nie, w pomaganiu ludziom chodzi. Chociaż temat nie ma psychourogynekologii. Nie, właśnie to wymyśliłem. Zajebiste. Naprawdę, bo jednak dobrze, że psycho jest jako pierwsze. Bo naprawdę... To było przemyślane. To jest... Wymyśliłem to bardzo szybko, ale precyzyjnie. Jeżeli chcecie zajmować... Słuchajcie, moja rada na koniec tego podcastu, właśnie kończymy. Jeżeli chcecie zajmować się tematem urogenekologii i chcecie być dobrymi terapeutami, pewnie tkami bardziej, no bo to jednak więcej kobiet w tym temacie siedzi. Chciałbym, żeby więcej facetów siedziało, ale po prostu więcej kobiet siedzi. To myślę, że... Nie to, że warto, ale po prostu obowiązkiem byłoby waszym zgłębić temat psychosomatyki, jeżeli chcecie pomagać swoim pacjentkom, ale też pacjentom, bo to też dotyczy panów. No, dno miednicy mają obie płcie. Tak, i zwierzęta. I zwierzęta. Nawet. Tak. I temat emocji też dotyczy zwierząt, co jest ciekawe. A to może kiedyś indziej. Może kiedyś indziej. Zupełnie innym razem. Może innym razem. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Ja tylko zerknę sobie, bo czy to jest możliwe, że ten podcast będzie miał miejsce, drogi Macieju, na początku października jego edycja, po prostu ty. Wydaje się, że tak. Nie, ona jeszcze będzie we wrześniu, słuchajcie, więc to oznacza, że... To dobra wiadomość. Wejdźcie sobie na stronę neuroprojekt.pl, zobaczcie sobie, kiedy zaczyna się Neuroklub i na pewno dobrym pomysłem będzie dołączenie do kolejnej edycji, gdzie będzie temat uroginekologii. Będzie temat psychiki, jaki był ten skrót? Psychouroginekologii. Psychouroginekologii tylko po prostu? Nie było czegoś jeszcze? A może nie psychoimmuno? Psychoimmuno jest popularnym skrótem. Psychoneuroimmunouroginekologia. Mega. To właśnie będzie to. Będzie to. Między innymi. Oczywiście później sami to za to połączycie, bo będą elementy z tego wszystkiego. Będzie układ anatomiczny, który się pięknie wpisuje też w temat emocji, ciała i tak dalej. Będzie. To już na samym początku. No, naprawdę. Do zobaczenia w takim razie w Neuroklubie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się za 2 tygodnie. Ciao. Thank you.